I co w związku z tym? No bo w sumie to zanim to też się tam już nie bardzo dojdzie, jak to tam jest. Aha, w ten sposób. No dobrze, no to zobaczymy, co się będzie działo w poniedziałek. O, dobrze, to wobec tego spokojnego dyżuru panu życzę. Dziękuję, do widzenia. No tak, że ma iść do tego sklepu i coś odebrać, a jak coś nie odbierze, będą jakieś kłopoty, no to wtedy w zależności od tego, co będzie, to my ustosunkujemy się i nadamy bieg sprawie. O, no. No, czyli że to jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. No. Ten też powiedział, że niewiele od niego można byłoby ciągnąć, że i sam niewiele. Ale nie o to chodzi, ale po prostu z postępowania tego człowieka, który się nazywa Krzysztof Markowski, wynika, że on zwleka, że on odwleka, że on kręci, że mu tu pieniądze pokazuje, a tu okrada telefon. I żeby to udowodnić, że to jest przestępstwo na osobie niepełnosprawnej, to nie są takie żarty, że on sobie pójdzie odbierze, bo on sobie tak myślał, że odbierze. No, a jeżeli oni zobaczą, co w ten poniedziałek będzie się działo. No, jak się sytuacja jakaś wykreuje, to oni się do tej sytuacji ustosunkują. Wiem, ale widzisz, że jak ktoś mi krzywdę robi w danym mieszkaniu, to ja dzwonię na 112. Mhm. I dlatego przyjechała ta. Ale że telefon jest w naprawie, no to więc nie przy tym facecie, to niby nie. Ale ponieważ mówię, to nie tylko telefonu dotyczy, bo to jest sprawa duchowa, kradzieży. No, to przecież można byłoby pojechać, otworzy, nie otworzy. Ale oni nie chcieli. Oni nie chcieli, sobota, wiesz, to. No. Chcą mieć święty spokój, nikogo nie mordują, nie strzelają, no to co sobie dupy zawracać, no powiedzmy sobie szczerze, no. No to to więc no, widzisz. No i, tyle, no, i taka jest rzeczywistość, no jest jaka jest, to sam widzisz. No to więc widzisz, ziewanie, kaszlenie, chrumczenie i takie, wiesz, to jest aż śmieszne, że policja i Polska jest beznadziejna. Słuchaj, bo to jest barbarzyński, azjatycki kraj, tu jest chamstwo, tu jest brud, to są, wiesz, nikczemne obyczaje. No tak jak Janek Witek opowiadał, że jak w Rosji, jak nie dasz policji pieniędzy, to oni nie będą drążyć, śledzić, sprawy dalej prowadzić. Jak dasz, to tak, owszem. I tutaj mi się tak skojarzyło, że ta polska policja na Madalińskiego pewnie... No wiesz, u nas może nie biorą, ale wiesz, ale też uważają, że wszystko jak najmniejszym kosztem. Że oni po prostu mają posadę stałą, pewną. Wiesz, to tak jak urzędnik. Urzędnik jest po to, żeby brał pensję, a po co ma przychodzić do niego petent. Petent mu tylko dupę zawraca za przeproszeniem, więc trzeba petenta najlepiej zniechęcić. Ale słuchaj, zobacz, czy też dałaś się wpuścić w maliny, że czy on w końcu podpisał? Bo jeżeli on nie odbierze tego telefonu, to jak nie podpisał, to dalej stoi. On tego nie powiedział. Powiedział, że nie może, wiesz, powiedzieć. No, na tym kuczeniu jestem bez zębów. Aha, no nie, to nie może powiedzieć. No dobrze, no to też, też chytrze. Wiesz, bo jak nie podpisał, to... No to wiesz, no to sprawa by stała, a ten by nie odebrał tego telefonu, bo on ciągle myśli, że w kopercie telefon już na niego czeka. Żyje w jakimś, wiesz, świecie ludzi. Ale ja nie o nim mówię, ja mówię o tej sytuacji, która jest niezręczna i po prostu jeżeli dorośli ludzie, nie to, że niepełnosprawni, tylko pełnosprawni dopuszczają do tego, no to jest skandal, to jest skandal. Bo mówi na przykład Szydło, że no nie wpuszczać tych Arabów, no i dobrze, ale czemu oni sobie nie mają gwarancji, jeżeli chodzi o mieszkanie, żeby zapewnić, dać ludziom mieszkanie pełno na ulicy. Ja wiem, że ci, którzy przyzwyczajeni nas ławkach spać, niech śpią, ale dlaczego z wózkiem inwalidzkim, ile tu przykładów w Superekspresie i Fakcie było, wypieprzają na ulicę. Że Polacy dla Polaków, czyli dla siebie, nie mają miejsca, żeby gdzieś ulokować ludzi. To ja nie wiem, co tu można zrobić, słuchaj. To nie jest takie proste. Oni teraz tworzą ideę TBS-u. To, co jest na zachodzie. Na zachodzie 80% ludzi wynajmuje mieszkania. 80% czy 70% zależy od kraju. A u nas tylko mniej niż 10%. Dlatego tam ludność jest mobilna, jak jest praca gdzieś na drugim końcu kraju, to jadą, a u nas są przypisani jak
słuchaj, chłop do doli, rozumiesz? Nie ma tego, że wiesz, no wiesz, młodzi po studiach, no to jeszcze zupełnie co innego, a tak nie ma pracy w danym mieście, nie ruszy dupy, rozumiesz? No. Nie ma gdzie podziać. No i teraz państwo przeznacza właśnie sumy na tanie budownictwo, gdzie czynsz powinien być w granicach około, no do 300 zł maksymalnie, będzie 50-300. I to jest bardzo dobra idea. Słuchaj, na przykład to się opiera na tej zasadzie, że bardzo wiele gmin, bo pieniądze są w gminach, nie ma powiecie, tylko gmina, są grunty państwowe i w związku z tym nie trzeba zakupywać działki, a zakup działki to jest bardzo duża część, słuchaj, kosztów, tak jak dalej naszego do mieszkania, 6, 7, 8 tysięcy, bo działka też tego No i wtedy, słuchaj, już wiesz, no państwo ma możliwość wybierania tajszych koferentów, materiału, budowy, więc schodzi z kosztów i wtedy te mieszkania są osiągalne dla takiej grupy osób, które do tej pory nie miały żadnych szans, bo tak zwane te różne programy, mieszkanie na młodych i tak dalej, to trzeba było mieć, słuchaj, minimum 15%. No ale dlaczego tutaj w Polsce są problemy wciąż? Dlatego, że głupio była ustawiona polityka państwowa. Polityka mieszkaniowa państwa była przeznaczona dla grupy średnio zarabiających osób, gdzie dwie osoby pracują i mają dochody co najmniej w granicach razem 5-6 tysięcy złotych, bo one się zapożyczają na 30-40 lat, rozumiesz, biorą mieszkanie w leasingu, które to mieszkanie kosztuje 250, 300, 400 tysięcy i słuchaj, ludzie popełniali samobójstwa, dlatego że jeśli masz płacić około 3 tysięcy, słuchaj, rozumiesz, musisz co miesiąc i żyjesz z pensji drugiego małżonka, a nie daj Boże, jemu się coś stanie, choroba, wypadek, rozumiesz, nie płacić 3 miesiące, czy ile, słuchaj, tej raty, to mimo, że zapłaciłeś na przykład połowę, to bank ci zabiera, jesteś na ulicy, rozumiesz? No widzisz. No. I przez lata, i tak to było tylko dla tych, jak to się mówi, middle class, dla tych, którzy pracowali właściwie do młodych, dużych miast, rozumiesz, a ze średnich, małych, gdzie nie było polityki mieszkaniowej państwa, ludzie koczowali ze swoimi rodzicami. Ale widzisz, i tak ci ziewający, kaszlący, pochrunkujący, moherowi Polacy, oni i tak dobrze na tym wyszło, bo tutaj żadnego jakiegoś wybuchu nie było, to i tak dobrze na tym wyszli. Ale sami sobie, faktem, summa summarum, sami sobie nie są w stanie mieszkań zapewnić. No ale teraz, widzisz, jak zmieniono... Niemcy dają, wszyscy dają, a tu nic. Albo to jest głupi naród, to jest naród, który pod zaborami nauczył się negować, rozumiesz? Którzy się tylko trzeba jak krzyknąć, wiesz, do broni, ale żeby coś tworzyć, to już nie. No bo po co? No, widzisz, oni potrafią burzyć, a nie potrafią tworzyć. Rozumiem. No. I na darmo Lenin powiedział, rewolucję zrobić łatwo. Zmienić umysły ludziom potrzeba minimum 2-3 pokoleń. No, on miał rację. Tak. Rozumiem. A tu jeszcze 50 lat komuny, serwilizmu, podległości, rozumiesz? Słuchaj, to było zatrucie umysłów ludziom w komunie, rozumiesz? I ludzie oduczyli się myśleć. Kto myślał? Myślał rzemieślnik. Myślał przedstawiciel wolnego zawodu. Reszta nie myślała. Reszcie było wygodnie, nie oszukujmy się szczerze. Pewna posada, wiesz. No i to, co mówimy dzisiaj, mają posadkę, mają fundusz pracę i tak sobie pracują. W tym bagietku. Tak nie do ciebie, do kogo innego na wezwanie przyjadą. To wszystkim było dobrze. Nie powiedziałam, tylko ci, którzy byli na swoim. Oni nigdy nie stracili instynktu samozachowawczego. No więc z jakim materiałem ludzkim pracować? Jak to było? Słuchaj, to był typ lokaja takiego umysłowego. Ale widzisz, to wyszło, mówię, z korzyścią dobrze dla Polski, bo tu na szczęście żadnego jakiegoś takiego wybuchu nie było. Oby nie było po tym kretynizmie, że wysłali do Iraku. A słuchaj, a w Niemczech nie było wybuchu?
Nie było. A po co Merkel po co otworzyła puszkę Pandory? Ale czy w Niemczech coś było w nieszczęście? W Niemczech, słuchaj, napadano na młode kobiety w Sendai. Aha, to tylko no, to. No ale to co, no. To przepraszam, ma Arab gwałcić, prawda, bezkarnie ludzie, to ma się znęcać. Ale przecież wiesz, jacy Niemcy są porządni, także widzisz, no. U nich to nie przejdzie tak o, z ciężarówką no, wjechać. Ale ilu mają? Słuchaj, obcokrajowców. Z ładunkami, bronią. Słuchaj, no. Przecież niedługo pierwiastek germański zaniknie. Mm-hmm. Słuchaj, trzecie pokolenie Turków. No akurat Turcy, to oni się wtopili, słuchaj, rozumiesz? Słuchaj, tu dziady, muzyki jakieś, muzyki nie no, no, widzisz? To jest inna nacja, no. Oni potrafią pracować. Muzykę dziady katolickie puszczają tutaj w radiu. No jest część tych takich radykalnych, ale ci akurat w Niemczech, no oni bardziej chcieli być Niemcami niż z wyglądu. Natomiast Francja, laicka Francja, która w czasie rewolucji, słuchaj, wytępiła księgę, która ma negatywny stosunek do religii, a właściwie lekceważący, ona sobie igrała z ogniem. Poza tym, słuchaj, jeśli się zachęca obywateli byłych kolonii, Algierii przede wszystkim, bo Maroko to zawsze był protektorat. Radio to TVM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Słuchaj, nie wiem, pracę w kanale, prawda, czy wybieranie śmieci, jeśli dzieci tych, już drugie pokolenie, nie chodzą... Radio to GFM, Rokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Ta młodzież jest sfrustrowana, bo ona nie ma możliwości na swoje wypowiedzi, dlatego że jest podatna na radykalne... A Niemców stać na to, żeby przyjąć ludzi, żeby dać im mieszkanie przecież nie w chlewku, a tutaj do chlewka. A bo u nich jest ordnung. No, ordnung, porządek na porządek. Zanim przyjdą, to wiadomo, że. A tu w Rechodupkach Warszawa, jaki tu porządek. Sami dla siebie ledwie co mogą te mieszkania utrzymać, strasznie drogie. Dlaczego tak jest? Bo miliardy wykradli, oszukują na dwa sposoby, dzisiaj mówili też. No bo kogo stać na mieszkanie od dewelopera? No słuchaj, takie mieszkanie kosztuje z reguły nie mniej niż 6 tysięcy złotych za metr. A no to właśnie, a to raz rechodupczą, a to zębami zgrzytają. Dlatego takie są różnice tu w Polsce. Tych nowoczesnych, wie się, że kosztuje od 12 do 18 tysięcy za metr. Tych jest, no, ekstra, na najbliższej chwili. Mm-hmm. To się powie. Na przykład apartament, pod nazwą apartament, mieści się luksusowe mieszkanie o powierzchni nie mniejszej niż 100 metrów. Nie mniejszej. No. No to się pomnóż na te kilkanaście, ile ci wyjdzie. Ale żeby tak pobudować z drewna, tak pojechać do Angloameryki Białystok, żeby po prostu na świeżym powietrzu, czy gdzieś po prostu domki, chatki pobudować takie. Na Sadymie. No, bo tutaj nie ma drzew w Warszawie. I jeszcze wycinają. No. Przyjeżdżali tak obcy ze Związku Radzieckiego, inżynierowie, nawet tam technicy, no dużo specjalistów. To dla nich w ekspresowym tempie wybudowano osiedle domków na Sadymie. I te domki do tej pory stoją. Jakoś się dobrze mają. Czyli można było kiedyś, W latach 60., 70. nikt nie pracował. Wszyscy siedzieli po kawiarniach, wszyscy robili jakieś geszety. Ale poczekaj, dlaczego ten dyżurny policji na Melczewskiego, on nie chciał ci powiedzieć, czy ten Michałek podpisał, czy nie, te swoje zeznania? Dlatego, że ja jestem, powiedziałam ci, osoba bardzo, powiedziałam, ale, ja, że nie ma obowiązku powiedzieć, no i co? No nie ma obowiązku. No, i co? Ale nie, to trzeba było właśnie tak jak ci mówię, że ty miałaś przyjść z nim. Ja znam procedury, więc ja ci od razu powiedziałam, że nie powiem. O, ci jakiś mądry, to trzeba było samemu. Jak jakaś baba, tak. Także ten Gomułka był taki mądry, że tych Żydów wszystkich wypieprzył i bardzo dobrze zrobił, ale to było już dawno
zdrowie, pozbawię się 30 tysięcy dobrze wykształconych fachowców, lekarzy, inżynierów. No niestety, siła wyższa. No, to nie siła wyższa, tylko podpuszczenie zachodu. Niestety, to niestety. Był drenaż mózgu zło konieczne, widzisz. Albo mówi się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale taka prawda była, taka była prawda. A wojna komu potrzebna? A też ile pieniędzy idzie na zbrojenie? Rosja bardzo dużo. Ludzie, proszę ciebie, tam nie mają co żryć. Suche bułki żrą, suchy chleb, a Rosja się zbroi po zęby. To wszyscy nie od dzisiaj wiedzieli o tym, że Rosja się zbroi. Oni przeżyją o głodzie, w sapagach jakichś tam chodzą. Przecież wiadomo, że ruskie to biedne są. No. A ludzie jako ludzie mogą być wspaniali. Dlaczego? Dlaczego? Że jeżeli są prawosławni, a tu nie ma tych ludzi prawosławnych, tu są albo Żydki, albo te moherowe systemy, które też wcale w nic nikt nie wierzy po te zupki, tylko chodzą do kościoła. Udają, że tam w papieża wierzą, a jeszcze jak o Rydzyku mowa, to wcale w niego nie chcą nam przechodzić. Plują na swój kościół katolicki nawet.